słyszałem, że premier również jest w tym samym stanie. Nie pojechał do Davos, a ja do Państwa jednak przyszedłem, więc to chciałbym, żeby to było jakoś zacenione. Otóż dostaliśmy tu dwie interesujące informacje, nie wiem, czy się Państwo zauważyli. Po pierwsze, że służba zdrowia jest w zapaści, ale po drugie, że pismo o zapadającej się służbie zdrowia jest świetne. To mi się strasznie spodobało w ogóle na początek. Myślę, że to jest dobry... Otóż to, co chciałem Państwu powiedzieć, to jest... Chciałem powiedzieć coś o rewolucji. I wprawdzie będę mówił o biznesie, ale jakoś tam spróbuję się odwoływać do służby zdrowia, w ogóle do służb wszelakich i do instytucji innych niż tylko biznesowych, ponieważ wydaje mi się, że ta rewolucja odnosi się przecież nie tylko do biznesu. To, co się dzieje naprawdę w tej rewolucji, to jest fundamentalna zmiana informacyjnej natury tego świata biznesu, która prowadzi do tego, że pamiętacie, na początku internet był miejscem, gdzie było dużo, ciągle jest jeszcze baz danych o wczorajszych stanach obiektów. Jutro internet będzie pełen baz danych o stanach obiektów, tak jak one się znajdują, o ich statusie, aktualizujące te dane. Więc będziemy mieli rewolucję w przetwarzaniu danych o aktualnym stanie tego organizacyjnego świata. I teraz największym wyzwaniem w moim przekonaniu przed Wami, my to nam sobie jakoś na tym uniwersytecie damy radę, to jest znalezienie w nich sensów, wielu różnych sensów w tych danych o zmieniającym się stanie świata. I to poszukiwanie sensów będzie również poszukiwaniem rozlicznych niespodzianek, ponieważ okaże się, o czym za chwilę będę mówił w tym skandalicznie krótkim czasie, jaki mi przydzielono, będziemy szukali niespodziewanych korelacji. Otóż zmierzamy, ta rewolucja polega oczywiście na tym, że zmierzamy w stronę czegoś, co się nazywa big data, czyli wielkie zbiory danych. Nie wiem, czy Państwo macie świadomość, pewnie macie, że 90% wszystkich danych na świecie zostało stworzonych w ostatnich 2 latach. To oczywiście bierze się z plików wideo i tak dalej, ale tak czy owak to robi wrażenie. I te dane pochodzą z przeróżnych, niezwykle różnych źródeł. Z sensorów meteorologicznych, postów do sieci społecznościowych, o czym była mowa przed chwilą, cyfrowych zdjęć wideo, transakcji kupna, sygnałów GPS-ów z telefonów, publicznych baz danych i tak dalej. I teraz istotą tej metody, tej rewolucji, o której Państwu chcę jeszcze w pozostałych 12 minutach powiedzieć, jest możliwość przetwarzania wszystkich tych danych równocześnie. Myśmy do tej pory oczywiście umieli i umiemy przetwarzać dane, jednolite, wielkie zbiory danych. Prawda? Natomiast metodologia, która nam będzie potrzebna jutro, a już ją trochę mamy, o czym zaraz, to jest jak wziąć wszystkie te dane o różnorodnym charakterze i próbować je przetwarzać równocześnie. W rezultacie, jeżeli to nam się uda, a już nam się udaje, nasza zdolność do przechwytywania, składowania, rozumienia tych wielkich zbiorów danych zmieni naukę, medycynę, biznes, technologię, a w konsekwencji kulturę. I teraz w tym starym modelu, który Państwo znacie lepiej ode mnie, kiedy dane były trudne do zdobycia, musieliśmy na początku postanowić, jakie dane są nam potrzebne, bo one były drogie, bo one były trudne do zdobycia, a potem ustalać, jakie będziemy zbierać i potem je zbierać. W nowym modelu, kiedy dane są powszechne, kiedy przychodzą do nas automatycznie, kiedy stany się aktualizują automatycznie, będziemy mogli najpierw zbierać dane, a na pytania dowolne odpowiadać później. I jak pamiętacie Państwo ze szkoły, a wielu z Was się zajmuje nauką albo badaniami, albo analizami, taka tradycyjna metoda badawcza polega na tym, że budzimy się rano, mamy świetny pomysł na hipotezę, na pytanie badawcze, a potem poświęcamy życie na to, żeby je sfalsyfikować albo udowodnić. Natomiast okazuje się, że jak mamy bardzo dużo danych, szczególnie takich, które mówią o stanach faktycznych obiektów w czasie realnym, to możemy zrezygnować z tworzenia teorii. Nie musimy rozumieć, dlaczego się coś dzieje i ciągle być w stanie dokonywać predykcji, a o co nam przecież i w biznesie, i w instytucjach administracji państwowej, i wszędzie indziej chodzi. Jak zwykle,
jak zwykle Google był jednym z pierwszych, który to zauważył. Pamiętacie Państwo, jak robimy błąd w Google, jakiś wpisując jakieś słowo w Google, to on nam podpowiada, jakie słowo mieliśmy na myśli. Skąd to Google wie? Oczywiście nie stąd, że ma słowniki, ale stąd, że na serwerach ma tysiące przypadków, w których ludzie wpisali tak samo źle to słowo i bada statystycznie, co odpowiedzieli na pytanie, czy to jest to inne słowo. Prawda? Czyli mamy najpierw wiedzę, a potem pytanie. Tak samo zresztą Google tłumaczy teksty. Google wcale nie opanował tej trudnej sztuki tłumaczenia, nie opanował gramatyki, reguł, stylisty, wyjątków i tak dalej. Google ma na serwerach tłumaczenia dowolnego zdania, jakie kiedykolwiek było przetłumaczone. Jak my okażemy coś przetłumaczyć, to on szuka, kto przetłumaczył takie zdanie. Prawda? Stąd Google umie bardzo dobrze mówić, tłumaczyć pomiędzy francuskim a angielskim, ponieważ ma na serwerach dużo dokumentów kanadyjskich, które są w obu tych językach równocześnie. I teraz w związku z tym pojawia się zupełnie nowe, ośmielam się powiedzieć, fundamentalne zadanie firmie, instytucji, które mają wielkie zbiory danych, mianowicie poszukiwanie w nich sensów. W biznesie zaczęło się to już ostatnio. Tesco. Tesco robi codziennie analizę tego, co myślę o Anglii. Co 10 milionów klientów Tesco robi tego dnia w jego sklepach. Bada każdego i wszystkich. Może stwierdzić nieoczekiwane korelacje. Może badać trendy, może badać, jakie są paterny w tych zachowaniach. Poniedziałki, środy, kobiety w wieku lat 25-35, mężczyźni, żonaci i tak dalej. Znaczy mnóstwo jest tego typu już przetwarzania danych. Dlaczego? Znaczy twierdzę, to nie jest pytanie. Służba zdrowia będzie miała coraz więcej informacji o faktycznych zachowaniach pacjentów, o faktycznych zachowaniach jednostek służby zdrowia w czasie realnym i będzie musiała za chwilę umieć przetwarzać je w czasie realnym, a nie robić statystyczne sprawozdania co tydzień. Teraz dobrym przykładem takiego zbioru danych, który jest niezwykle zróżnicowany, jest oczywiście Facebook. No Facebook, gdyby był krajem, to byłby trzecim największym krajem na świecie. Do tego wszystkiego pokonałby każdy dowolny poprzedni i również przyszły reżim pod względem tego, ile ma informacji o swoich obywatelach. To, co Facebook ma na swoich serwerach przecież, to jest ogromna różnorodność różnych informacji. Prywatne rozmowy, zdjęcia, trasy podróży, narodziny, śluby, wszystko to znajduje się na jego serwerach. Nie wiem, czy Państwo myśleliście kiedyś o tym, ale Facebook zgromadził największą w historii cywilizacji bazę danych o ludzkich zachowaniach. I teraz te bezprecedensowe zasoby mają oczywiście gigantyczną wartość badawczą. Pytanie jest jaką? Bardzo mało się o tym mówi, ale Facebook założył coś, co za chwilę powiem, powinno być standardem już teraz w każdej firmie, w każdej dużej firmie, w każdej dużej instytucji. Mianowicie założył zespół Data Science w Facebooku. Na początku to było kilkanaście, w tej chwili jest kilkadziesiąt osób, bardzo różnych specjalności, socjologów, psychologów społecznych, IT. I tam oni mają, opowiadam to jako były czynny badacz społeczny, teraz już robię mało takich badań, przez to pracowałem w akademii, robiłem ich dużo, który zawsze był dramatycznie ograniczony przez koszty badawcze i wielkość próby. Pamiętacie Państwo, że badania na społeczeństwie polskim robi się na próbie 1100, tam 20 czy 40 osób, a społeczeństwo wprawdzie się lekko zmniejszyło, ale ciągle ma jeszcze 36 milionów obywateli. Prawda? Ograniczenia techniczne, metodologiczne i finansowe. I teraz, a oni tam siedzą i jak rozumiem przy lunchu wymyślają badania na setkach milionów ludzi, które są wykonywane w ciągu następnych dwóch godzin po lunchu. Mój przedmówca opowiadał o badaniu szczęścia w sektorze służby zdrowia, znaczy właściwie nieszczęścia z tego, co słyszę. Otóż przewiduje, że Facebook na przykład jest, zaraz powiem o tym, co przewiduje, Facebook jest w stanie badać szczęście narodowe przez analizę słów i fraz używanych przez jego społeczność sygnalizujących pozytywne i negatywne emocje. Co więcej, robi to. Co więcej, okazuje się, że te badania są dokładne w miarę, że te nastroje społeczne, to szczęście narodowe brutto się zmienia w zależności od tego, co się dzieje w kraju, czy są zdarzenia, czy te. Dane z Facebooka
I myślę nie tylko o danych z Facebooka, ale o takich wielkich bazach danych, w których jest tak dużo różnorodnych informacji, generalnie, mogą dostarczyć taniego i dokładnego sposobu śledzenia trendów społecznych na użytek polityków, ekonomistów, biznesu, służby zdrowia również. Domyślam się, że w następnej edycji będziecie Państwo mogli zrobić to badanie szczęścia w służbie zdrowia inaczej niż tylko przez pytanie się ludzi, bo mówiąc między nami to nie jest najlepszy sposób. I teraz Eric Schmidt, do niedawna jeszcze prezes Google, powiedział kiedyś coś, co w drugiej fazie tego przemówienia niezwykle mnie rozśmieszyło. Powiedział, jest wiele rzeczy, jakie Google mógłby robić, ale jakich postanowiliśmy nie robić. Pewnego dnia mieliśmy dyskusję, doszliśmy do przekonania, że moglibyśmy przewidywać zachowania giełdy. A następnie powiedział tą śmieszną rzecz, ale postanowiliśmy, że to byłoby nielegalne, więc tego nie będziemy robić. Google jest inną taką firmą, która ma niezmierzone ilości danych. Nie wiem, czy myśleliście Państwo o tym kiedyś w tym kontekście. Google jest jedyną instytucją na świecie, która w dowolnej sekundzie trwania tego świata może wygenerować dokładną strukturę problemów, jakie ludzie mają na tym świecie. Prawda? Przy założeniu, że myślę o tych ludziach, którzy są przyłączeni do internetu. Jakikolwiek mamy problem, czy nas boli głowa, czy chcemy kupić samochód, prawda, czy zmienić mieszkanie, idziemy do internetu, do Google'a. Google ma pełną strukturę w czasie realnym zmiany problemów tego świata. I teraz chciałem coś powiedzieć górnolotnie. Po raz pierwszy w historii cywilizacji, na tym zresztą ta rewolucja, o której mówię, polega, z której powinniśmy my również skorzystać. Mamy narzędzia, które nie tylko pozwalają badać zachowania społeczne na poziomie mikro, ale również prowadzić bezprecedensowe eksperymenty na wielomilionowych próbach badawczych, a nie takich, jakie do tej pory do czego zmuszała nas ekonomia. Pamiętacie to słynne badanie z 1967 roku, w wyniku którego powstał wniosek, że każde dwie osoby, oczywiście myślimy o cywilizowanym pewnie świecie, a nie o brazylijskim, tam gdzieś rainforest, jest oddalonych od siebie o 6 osób. Czy Państwo wiecie, że to z powodów, o których mówiłem wcześniej, one było robione na kilkusetosobowej próbie z powodów ograniczeń, to śmieszne. Rozmawiamy o 4 miliardach ludzi, robimy badanie na 600 osobach. Data Science Team w ubiegłym roku, w 2011 roku, przy kolejnym lunchu prawdopodobnie, wymyślił sobie, że zrobi to badanie ponownie na społeczności Facebooka. Badanie przeprowadzone na 720 milionach ludzi. Zbadano 17 miliardów połączeń. To na pewno zabrało góra 3 godziny. I wniosek był taki, że wynik jest 4, że w społeczeństwie, które się nazywa facebookowym społeczeństwem, to jest 4. Czyli przyjaciel mojego przyjaciela jest moim przyjacielem w tym miliardowej próbie badawczej, prawda? Teraz niezwykle obiecującym zastosowaniem Big Data jest oczywiście modelowanie predykcyjne. No cóż może być dla Was, znaczy dla polityków, decydentów i tak dalej, również dla nas, badaczy, bardziej interesujące niż to, żeby wiedzieć, jak zbudować model, który potrafi przewidzieć przyszłość na podstawie danych z przeszłości. Teraz, jeżeli mamy dane z przeszłości o faktycznych zachowaniach wszystkich obiektów, nie próby badawczej, tylko wszystkich, to możemy budować modele predykcyjne, które są znacznie bardziej skuteczne. Jest takim przykładem, jest taka platforma, która się nazywa Kaggle. Taka wiodąca platforma dla konkursów modelowania predykcyjnego. Osobiście niezwykle Państwu sugeruję, żebyście na nią weszli, ponieważ tam właśnie połowa tych konkursów, bo to co oni robią, robią konkursy na modele predykcyjne. Konkurs polega na tym, że ta firma, która ogłasza konkurs, dostarcza uczestnikom konkursu ogromne zbiory danych i mówi, wymyślcie mi model prognozowania jakiegoś zjawiska. Prawda? Pierwszy konkurs był śmieszniutki, ale efekt był rewelacyjny, mianowicie algorytm prognozujący zwycięzcę festiwalu piosenki Eurovision. Rezultat był lepszy niż to, co do tej pory było najlepsze, mianowicie przewidywania bukmacherów. Pierwszy poważny konkurs, i do tej pory nie wiem, o co chodzi, ale przytaczam Państwu tak, jak to brzmiało. Przewidzieć, jak markery genetyczne mogą wpływać na testy HIV.
gigantyczna baza danych pacjentów, realnych pacjentów, oczywiście pozbawiona nazwisk, odpersonalizowana. Dziesiątki ludzi i zespołów na całym świecie rozwiązywało ten problem. Jak twierdzą organizatorzy, nikt z nich nie miał pojęcia o HIV, o markerach genetycznych itd., miał tylko dane i poszukiwał korelacji. Inny konkurs był, przytoczyłem go tutaj, żeby Państwa lekko zbulwersować wieczorem, ale w oparciu o wpisy w Twitterze stwórz algorytm dla identyfikacji osób, które mają wysoki stopień psychopatii. Nagroda wynosiła tylko $1000. Do tej pory pracuje nad tym 65 grup na całym świecie. Aż się boję pomyśleć, kto zlecił to badanie. Ale popatrzcie na obecne konkursy. Wybrałem tylko te, które są medyczne. Niezwykle interesujące, tak mi się wydaje. Tutaj pokażę Państwu zaraz, jakie one są. Heritage Health Prize. Nagroda jest 3 miliony. Pracuje 1500 zespołów na świecie. Znaczy, jak sobie Państwo wyobrażacie, to znaczy, użyłem dzisiaj słowa rewolucja parę razy. To jest rewolucja. Po raz pierwszy w historii cywilizacji mamy problemy, nad którymi pracuje setki grup badawczych, prawda? Za śmieszne $3 miliony. Postawmy sprawę jasno. Zidentyfikuj pacjentów, którzy będą przyjęci do szpitala w ciągu następnego roku, używając historii dotychczasowych wniosków o refundację, odszkodowanie i tak dalej. Czyli dostarczamy bazę tych osób, wszystkie bazy, wyniki badań i tak dalej, tych osób, które do tej pory były przyjęte do szpitala. I mamy drugą bazę osób, które są chore na tą chorobę, mamy ich wyniki badań i szacujemy, którzy z nich będą w szpitalu w przyszłym roku, prawda? Na podstawie tej przeszłości. Ja nie wiem, czy to ma sens, ale ogłosił to jakiś fachowiec, więc Merck ogłosił bardzo ciekawy konkurs. Już niestety się skończył. Nagroda jest 40 tysięcy była. Pomóż stworzyć bezpieczne i skuteczne leki przez przewidywanie aktywności molekularnych, whatever that means, oczywiście. Bardzo Państwu sugeruję, jak będziecie mieli chwilę czasu, wejdźcie na tego Kaggle i zobaczcie ten konkurs GE Hospital Quest Challenge. I te zgłoszenia do tego konkursu. To jest, cel jest taki, mianowicie zaproponuj niemedyczne, czyli logistyczne, organizacyjne, tam procesowe i tak dalej, rozwiązania poprawiające experience, doświadczenia pacjentów i ich rodzin w szpitalach. Są rewelacyjne, znaczy niektóre dla mnie, niektóre są rewelacyjne, proste pomysły zgłaszane przez wszystkich, czyli przez nikogo, przez ludzi na świecie. Prawda? Typowy przykład crowdsourcingu używanego do takich świetnych celów i Pfizer, ten konkurs ciągle trwa, ale jest tylko dla zaproszonych gości, przewidywanie przyszłej liczby recept na konkretne leki. Prawda? MedExpress dzisiaj napisał, grypę da się przewidywać jak pogodę. Chciałem Państwu obiecać, że ja również o tym już w tym referacie, który wczoraj przygotowałem, już pisałem o tym wcześniej. Mianowicie mówiłem o tym, że już od 2 lat Google, wracam do tej mojej tezy, że Google wie wszystko. Otóż Google, teraz z całym uszanowaniem dla wszystkich, którzy się zajmują statystyką w służbie zdrowia, a szczególnie statystyką epidemii i tak dalej. Google nieporównanie lepiej, a często i dokładniej potrafi przewidzieć grypę, dlatego właśnie, że jak ludzi boli głowa i łamie ich w krzyżu i udają się do internetu i szukają przychodni, lekarzy, forów internetowych, gdzie ludzie mówią, co trzeba zrobić, jak boli głowa i bolą plecy i tak dalej. I teraz od 2 lat, nie wiem, na pewno Państwo to wszyscy wiecie, ja to tak mówię, ale od 2 lat jest stała witryna w Google Trends, w której w czasie realnym na mapie świata zaznaczone są tereny różnymi kolorami, gdzie się posuwa grypa, gdzie się wycofuje, w jakich krajach. Można to przerzucić na kraj. To notabene jest bezpłatne, więc... I teraz popatrzcie, to samo jest zresztą dla dengi. To jest grypa w Polsce, wrzesień 2012, styczeń 2013. Są robione również prognozy na podstawie, tak jak mówię, na podstawie wczorajszych danych. I teraz popatrzcie na precyzję. To jest właśnie najbardziej wstrząsający slajd tej prezentacji. To są nałożone na siebie faktyczne dane o przebiegu epidemii i te dane, które dostarczył
dwa tygodnie, mniej więcej dwa tygodnie wcześniej Google wie, gdzie i jak się będzie rozwijać epidemia, prawda? Niezwykle precyzyjne. Otóż wyzwanie w takim razie na dzisiaj, jeżeli mogę mówić Państwu o wyzwaniach, to jest, jakie są nowe pytania, które można postawić albo można będzie postawić wielkim zbiorom danych, jakie Państwo macie, za chwilę będziecie mieli ich jeszcze więcej, w służbie zdrowia, żeby poprawić jakość jej funkcjonowania. I długo oczekiwany epilog. Otóż big data, oprócz tego, że jest rewolucją w przetwarzaniu danych, prognozowaniu i tak dalej, jest również, ogłasza taki zmierzch zasady HIPPO. Jest taka zasada HIPPO, która polega na tym, że w firmach, instytucjach i wszędzie indziej przeważa opinia najwyżej opłacanego pracownika, prawda? Czyli zwykle prezesa, prawda? W procesach decyzyjnych. Jutro, z tego co powiedziałem, powinno wynikać, że decydować będą także dane z analiz wielkich zbiorów danych w czasie realnym i oparte na nich algorytmy prognostyczne. Nowy zawód się pojawia, czyli information officer. To jest takie skrzyżowanie programisty, statystyka, opowiadacza historii i artysty, bo te dane trzeba będzie umieć graficznie, fantastycznie jakoś tam opisać i to miejsce dlatego pewnie na tym waszym nowym serwisie się znajdzie. Hal Varian, główny ekonomista Google, mówi, zawód statystyka stanie się seksowny. Dane są dostępne wszędzie i tu ma rację ogromną. Rzadka jest natomiast umiejętność wydobywania z nich wiedzy. Natomiast DJ Patil, twórca tego terminu data scientist, mówi, data scientist są nowymi gwiazdami roka. Życzę Państwu wielu uzdolnionych gwiazd roka w instytucjach ochrony zdrowia. Dziękuję bardzo. Pan profesor Piotr Płoszajski. Dziękujemy Panie bardzo profesorze. Dziękujemy Panie profesorze. Trzeba przyznać Panie profesorze, że zrobił Pan wrażenie na nas wszystkich. Rzeczywiście znakomity stand-up. Bardzo dziękujemy. Powiem to, że nie. Bardzo dziękujemy i będziemy Państwu proponować takie spotkania, będziemy proponować tematy z różnych dziedzin, bo myślę, że to jest niezwykle inspirujące, fascynujące, ciekawe i ważne w Państwa działalności. No ale oczywiście te wszystkie dziedziny gdzieś tam mają swój koniec albo czasami początek w systemie ochrony zdrowia i na tym systemie będziemy się koncentrować. Jak słuchałem wystąpienia, bardzo inspirującego Panie profesorze wystąpienia, to sobie pomyślałem, że oczywiście wspaniale, że mamy takie narzędzia, że mamy internet, ale nic nie zastąpi kontaktów między ludźmi, spotkań, rozmów. Ja na tej sali zauważyłem wielu przyjaciół służby zdrowia. Zauważyłem pana ministra Jarosława Pinkasa, pana doktora Andrzeja Mondrale, panią prezes Annę Janczewską-Radwan, profesorów, pana profesora Samolińskiego, pana profesora Widzińskiego. Jest z nami dzisiaj bardzo wielu mądrych ludzi. Wobec tego chcieliśmy teraz zaprosić Państwa do rozmów. Kończymy tę część naszego spotkania. Zachęcamy do rozmów kularowych, a ja chciałam jeszcze bardzo serdecznie podziękować Izbie Gospodarczej Polmed za wsparcie badań. Dziękujemy Państwu. Tę część spotkania kończymy, ale rozpoczynamy nasze rozmowy i rozpoczynamy nasz wieczór. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy.